kartka z kalendarza na 16 grudnia, jest to sobota, 350 dzień tego roku. Imieniny obchodzą Alina i Eusebiusz i Zdzisława oraz Agrykola, Ananiasz, Adelaida, Albina, Deder, Dyter, Konkordiusz, Maria, Sebastian, Tyter, Walenty, Walentyn, Wolisław, Wolisława i Zdziesław. Wszystkim solenizantom składam najserdeczniejsze życzenia. A przysłowie jest jedno: jak w zimie piecze, to w lecie ciecze. Słońce w znaku strzelca, świt o 6.56, wschód o 7.37, zachód 15.26 i zmierzch 16.07. Księżyc w znaku wodnika wschodzi o 11.04, a zachodzi o 19.18. Nietypowe święta to dzień pokrywania wszystkiego czekoladą oraz dzień pojednania. Cytat dnia: można oczy zamknąć na rzeczywistość, ale nie na wspomnienia. I to powiedział Stanisław Jerzy Lec. I to wszystko w dzisiejszej kartce z kalendarza. Dzisiaj mamy bardzo ponury dzień. Znaczy się ponury, jeśli chodzi o pogodę. No. I o ile się nie mylę, to też jest taka tu na Śląsku rocznica na wujku, związana ze stanem wojennym, gdzie zginęło 9 górników, nie? No. Także to wszystko w dzisiejszej kartce z kalendarza. No i zabieramy się za dalszą część vlogusia. No i witam w nowym dniu. Prawie że w samo południe. Vlogmas numer 16. Witam serdecznie i zapraszam na mojego vlogaska. A zaraz napijemy się kawki na balkonie. No i witam serdecznie, oczywiście z kubkiem gorącej kawusi. Przychodzę na chwilę, jak to zwykle bywa ostatnio. Jest tak sobie, wiecie, nie jest tak, żeby było takie przenikliwe zimno, ale palce mi tu już zmarzły. Łyk kawusi, na zdrówko dla wszystkich. Ja sobie dzisiaj zaczęłam nietypowo dzień, bo od kąpieli w solach. Na co? Wolno mi. Soli magnezowej, tak żeby mieć więcej energii. Wiadomo, że to nie działa tak, że się okąpiecie w soli i wyskakujecie. Wow, ale fajny dzień. Mam pełno energii, ale mam nadzieję, że troszkę tej energii mi tutaj przebędzie, bo jednak mam dużo do zrobienia. No, za chwilę wyskakuję do sklepu, a później dalej po kolei to, co będę miała siłę, ochotę zrobić, to sobie będę wybierać z tego, co ja mam do zrobienia, bo wiadomo, że masa jest do zrobienia dzisiaj. To mam troszkę taki plan, żeby jednak ten piernik dzisiaj upiec. Także mam nadzieję, że dzisiaj będzie piernik i pierniczki, ale co z tego wyniknie, to się dopiero okaże, nie? No, także tutaj zbyt dużo czasu nie mam, no ale też chcę. I włosek tu mam. Też się chcę zabrać za tą, za gablotkę. Za te szkło w gablotce. Ale to mogę robić sobie po południu, bo to zazwyczaj robię wtedy, jak już nawet Zbyszek jest w domu i on tam sobie coś ogląda, a ja sobie wyciągam z gablotki, myję i wkładam z powrotem i tak dalej. No jutro to już na pewno będę myła okna. Jutro będę myła okna i jutro będę już musiała założyć lampki na choinkę i niestety, ale chyba będę w tym roku sama do strojenia choinki, no bo Wiki ma tyle pracy, że powiedziała, że najbliższy wolny czas na strojenie choinki to ona będzie miała w przyszły piątek, przed Wigilią. Tylko że nie wzięła pod uwagę tego, że po południu jedziemy po Marka na dworzec. No, więc zostałam z tym po prostu sama. No, jak większość z was podejrzewam, tylko że jak macie mniejsze dzieci, to trudno, wiecie, oczekiwać, liczyć na to, że wam dzieci pomogą. No, a jak są starsze, to też albo ich nie ma w domu, albo są tak zajęci, że też nie mają czasu. Zbyszka nie będę prosiła o pomoc w strojeniu choinki, bo to nie jego klimaty.
To nie jego klimaty. Jeszcze tym bardziej w niedzielę chcemy jechać. Zresztą on w sobotę to on prawdopodobnie będzie na Wigilii w pracy takiej, wiecie, pracowniczej. No to go nie będzie w domu po prostu, nie? Z drugiej strony też fajnie, bo będę miała na tyle wolny pokój. Wiecie, może mogę się porozkładać z tymi bombkami wtedy, nie? No. A w niedzielę to chyba będę musiała jechać na cmentarz do Katowic, bo to zawsze jedziemy w ostatnią niedzielę przed świętami. No a że to już jest ostatnia niedziela, bo następne to już jest Wigilia. Wiadomo, że w Wigilię nie będę jechała do Katowic, żeby tam zapalić na cmentarzu świece i jakiś stroik tam zawieść. No to z wiadomych względów zaplanowałam to sobie na niedzielę. Nie wiem, co moja rodzina na to powie, bo sobie tak wymyśliłam, że moglibyśmy jechać na ten... Tylko nie wiem, Wiki zaś mi może powiedzieć, że ona ma za dużo pracy i nie może tyle czasu poświęcić. No, ale tak sobie wymyśliłam, że może byśmy pojechali na ten cmentarz, a w drodze powrotnej weszli na jarmark w Bytomiu. Ale zobaczymy, co z tych moich planów mi wyjdzie, bo wam obiecałam, że wam pokażę jarmark w Bytomiu. No, ale... Przepraszam bardzo, ale tu mi drży mi ten zegarek. No bo się coś przesyłało. Obiecałam wam, że na ten jarmark pojadę, ale no zobaczymy, jak to wyjdzie, nie? Ja takie plany miałam w poprzednich latach, żeby jechać na jarmark do Wrocławia i tak dalej. A teraz nawet na Nikiszowiec nie jadę. Chociaż tak szczerze mówiąc, Nikiszowiec to jest dzielnica Katowic, taka starsza. Podobno bardzo fajny jarmark tam jest, ale ja tam nigdy nie byłam. Chyba tam byłam przyjazdem, także ja nawet nie wiem, jak tam się jedzie. Wiadomo, że jakbym chciała, to bym znalazła drogę, no ale nawet czasu już teraz na to nie ma, tak szczerze mówiąc. No. Także może na ten Nikiszowiec to w przyszłym roku. Na takie jarmarki gdzieś dalej to tak trzeba się wybierać. W moim przypadku na początku tego adwentu, bo później to ja jestem już bardzo, bardzo zajęta, nie? Już nie mam czasu za bardzo. No i to taka robota jest. I dlatego sobie tak pomyślałam, że może na ten właśnie Bytomski to w drodze z cmentarza potem by się przyjechało do domu, zjadłoby się obiad, no bo na cmentarz to byśmy musieli jechać tak koło południa po kościele. Jakoś jechać na cmentarz, na ten jarmark, przyjechać do domu, zrobić sobie obiad, o kolację, no i koniec dnia. No, także nie wiem, jak tam Wiki się na to będzie zapatrywać, bo jak nie, no to ja będę musiała albo sama, albo ze Zbyszkiem jechać. No, chociaż ona by pewnie, w ogóle to bym chciała, żebyśmy tak całą rodzinką na ten jarmark poszli, no bo to takie jest rodzinne takie, nie? No ale nie wiem, jak ona tam z tymi pracami, bo to wszystko wiadomo jest teraz na CITO, nie? No. Także zobaczymy. Takie plany są, a co z nich wyniknie, to się okaże. Ale zaraz, właśnie tak jak mówiłem, zaraz lecę do tego sklepu. Miałam wcześniej lecieć, ale jeszcze tam coś robiłam też oprócz mojej kąpieli. Wiadomo, że się nie kąpałam do 12, nie? No. Chciałam wypróbować te sole, dlatego że te sole, to się, jak się kąpie w tych solach, to się nie powinno wtedy żadnymi mydłami, niczym zmywać, tego, żadnych środków się nie powinno detergentów używać do kąpieli, jak już są te sole, bo to wtedy tak nie działa. No. Ale się najpierw umyłam, a potem sobie zrobiłam taką kąpiel, a teraz przeleciał gołąb i poleciał. No i to tak to już jest. Tak jest życie, jak to kiedyś mówiłam, powtarzałam, nawet mój kanał miał się nazywać Takie jest życie. Ale jakoś to potem, wiecie, jakoś to się tak rozjechało i już zostało tak, jak jest. Gabriela PZK, bo tak szczerze mówiąc, to wcale nie miałam się nazywać, tylko ja sobie kiedyś, jak sobie założyłam kanał, a tylko po to, jak większość z was, żeby móc sobie oglądać, subskrybować i tak dalej różne filmy. Przyszło mi, że kaczka jest tuszka w promocji w Lidlu. No,
No to sobie tak założyłam kanał. To było w 2013 czy którym tam roku, już teraz nie pamiętam nawet. W każdym razie to tak miałam, no to nie miałam pomysłu, no to na Gabriela PZK. A jak potem zaczęłam nagrywać filmy, jakoś nie zmieniłam tego, bo nie miałam pomysłu, chciałam jakiś taki fajny ten, ale w sumie nic nie zmieniłam i tak już zostało. No i teraz to już jestem Gabriela PZK. No. Tak już zostało i chyba już tak zostanie, już tam nic nie będę zmieniać. No bo po co, nie? Troszeczkę już tej rozpoznawalności jest. Jak ktoś szuka Gabriela PZK, jak chce mnie oglądać, to już sobie kojarzy. Jakbym teraz zmieniła nazwę, to tak trochę byłoby niefajnie. No. A szczerze mówiąc, właśnie Tomek mi wczoraj zwrócił uwagę na to, że ostatnio coś nie widać tych subskrypcji. Ja jestem ciekawa, czy u Was jest tak, bo ja właśnie jak szukałam, żeby jak robiłam losowanie, to ciężko było, bo u niektórych nie było widać subskrypcji. I powiem Wam, że u mnie zniknęły subskrypcje. Kogo ja subskrybuję? Ja mam, kto mnie subskrybuje tam, bo to w tym studio jest, studio YouTube'a, ale normalnie na stronie nie ma tej zakładki. Była kiedyś zakładka subskrypcje, kogo się subskrybuje, a teraz zniknęło i nie wiem dlaczego, co się stało. Jestem ciekawa, czy u Was też to zniknęło, czy tylko zniknęło to tym osobom, które prowadzą kanał, które filmy robią, nie wiem. A też nie mam tak czasu każdego sprawdzać znowu teraz, czy te osoby, które tylko komentują, czy mają subskrypcje widoczne, czy nie. Coś tam się kręci w tym YouTubie, miało być lepiej, a jest gorzej. Od listopada miało być dużo lepiej, no, z reklamami, z wszystkim, a nie jest lepiej. Coś tutaj gołąb przeleciał. O, poleciał. Myślałam, że mi do pokoju wleci, bo wyszedł przez ten domek i patrzał na mnie tu. No, taki młodziutki wyglądał. Dobra, będę kończyć, nie będę tutaj za długo nawijać, bo nie mam czasu na to, a poza tym, żeby potem coś pokazać, co będę w ciągu dnia też robiła, nie? No, to by było na razie tyle. Dopijam kawkę i zadzieram kiece i lecę. No i otwieramy dzisiaj kalendarze z numerem 16. Przed chwilą szukałam tej 16, bo już się raz próbowałam nagrać i nie mam 16, za to mam dwie 20. No i to było takie dziwne, ale właśnie Zbyszek tutaj ma 16, a ja mam tu 20 i tu 20, a ty tutaj też masz 20. No, czyli oni się pomylili i mi tutaj 20 na 16 dali i bierzemy to. Bo przez moment myślałam, że mi ukradnie 16. No, także tutaj mamy herbatę Ceylon Gold, taką. I cytat dnia. Człowiek nie odkryje nowych lądów, dopóki nie zgodzi się stracić z oczu brzegu. I to na bardzo długo. I to powiedziała André Gide chyba. Gide albo Cide, nie, bo oślepiło mnie i teraz już nie widziałam za bardzo. W ogóle ja czytam te kartki z kalendarza, te tutaj cytaty, to troszkę dziwnie, no bo lampa mnie oślepia i ja potem tutaj muszę coś przeczytać, dlatego ja czasami tak dukam. No. Tutaj mam kalendarz od Kluski, ale ona dzisiaj właściwie to nie zasłużyła na słodkości, bo weszła na stół, jak mnie nie było, i rozbroiła mi mój wieniec adwentowy. Połowę rzeczy powyrywała i rozszarpała. Menda mała. Otworzymy tutaj, ale teraz tego nie dostanie. Tak siedzi schowana, bo wie, że źle zrobiła. 16. Ona jakoś z fotela albo z warsztatu, ja nie wiem, skąd ona skoczyła na ten stół. Poprzewracane rzeczy miałam.
gdybym ją złapała przy tym, jak to robiła, to bym mogła zareagować, żeby wiedziała, o co krzyczę na nią, nie? No, tu ma gwiazdki. Teraz Zbalea 16. Wczoraj ją widziałam, dzisiaj pewnie jej nie będę widziała. Tu jest. A mój Scarmello stąd wzięłam, tam zaniosłam i teraz go tu nie mam. O, tu znowu jest coś, ale to jest pojedyncze, dusz, ten, sól do kąpieli. Sól do kąpieli. Jeszcze musicie chwilę poczekać, idę po moje Carmello. W sumie to nie musieliście, tylko mogliście poczekać, nie? No. Dzisiaj z piernikiem będę walczyła. 16. O, tutaj mamy. Uuu, jaki ładny cukiereczek. Chodź tu. Całe takie czekolada. No. Także kalendarze już są za nami. Tu bym musiała to jakoś inaczej poukładać. Ten tydzień się jeszcze jakoś tutaj przemęczymy z tymi kalendarzami. A potem to już nie będzie kalendarzy. Także to wszystko dzisiaj w kalendarzach. Troszkę mi zrobili zagwózdkę, bo kurczę nie było. Nie było tej szesnastki. To by było na razie wszystko. Także zapraszam na dalszą część vlogusia, vlogmasa. Pójdziemy prawdopodobnie do kuchni teraz i zabiorę się za ten piernik. Już go sobie wcześniej dużo przyniosłam z balkonu, żeby nie był taki lodowaty. To lepiej się go będzie wyciągało, nie? Bo z jednej części będę robiła ciasteczka, pierniczki, a z jednej piernik po prostu. No, a to zobaczycie za chwilę. No i przyszedł ten czas, kiedy będziemy robić ten piernik. Staropolski wałkować. Czekajcie, mam tutaj gra muzyka. Przyszedł ten czas, kiedy będziemy robić ten piernik. Jest już późno, ale to nie szkodzi. No mam nadzieję, że on się upiecze. Pierniczków dzisiaj nie będę wykrawała, bo piernik musi siedzieć w piekarniku godzinę. No to te pierniczki potem by jeszcze dłużej to trwało. No, ale sobie zostawię i jutro będę je wykrawać, te pierniczki. To teraz się zabieramy za robotę. Film na jutro już mam, już jest zaplanowany, więc się nie muszę martwić. Teraz mogę sobie robić na następny dzień, czyli na sobotę chyba. Jeśli mamy co, czwartek, nie? No, czyli na sobotę. Dobra, to robimy. I tak dzisiaj się mi nie udało wszystkiego zrealizować tak, jak chciałam. Ja sobie zawsze za dużo wymyślam, a potem nie daję rady z wszystkim wykonać. Taka to robota jest u mnie. No. Sobie mąką zrobię. Mogłabym teraz tego nie robić i spać, ale no jak tak będę robiła, to nie zdążę z całą robotą. Wyciągnę to całe, jak mi się to uda i zrobię to na pół. Połowę wrzucę z powrotem jeszcze tu, ale już piernik. Chociaż mogłabym pierniczki najpierw zrobić, ale nie, z pierniczkami jest więcej roboty. Nie wiem, czy to się tak uda wyciągnąć, wiecie? Jednak to się klei do ścianek. Może jakby to było zimne, ale jak to było takie bardzo zimne, to całkiem już w ogóle nie idzie wyciągać. No. O.
Tak, jeszcze jest masa tego. Takie klejące troszkę. Ale może jak to już zrobię mąką obtoczę, to może się uda to tak robić, jak będę chciała, nie? Zobaczymy. Dobra, na razie chyba muszę tutaj więcej mąki dodać. I sobie zostawię tą łopatkę. Tak. Przerobię to sobie. Zrobię na pół. No i tam z tej połówki wykroję trzy placki. Znaczy te trzy części, które będą, rozwałkuję potem na trzy takie placki, nie? No. Nie lubię, jak mi się to tak wszystko klei do palców. No, nie znoszę. No ale co zrobić? Czasami tak, tak się dzieje, nie? Dobra, to robimy. Przerobię to sobie. Jeszcze tak nigdy nie robiłam, żeby część dzisiaj, część jutro z tego ciasta robić, no ale zobaczymy. Zawsze musi być ten pierwszy raz, nie? Przynajmniej będziecie wiedzieli, czy to tak się da, czy nie. To zrobię teraz na pół. Tym może. Tak. Z tego pójdą te ciasteczka jutro. I to tą całą resztę stąd wyciągniemy. A to teraz trzeba będzie pokroić na trzy części. I najlepiej sobie wezmę tutaj wagę, żeby mniej więcej były równe te części. Zobaczymy, czy to tak wyjdzie równo. Może bym też musiała tym mąką sobie. Jest naostrzony. Tak i tak mniej więcej. Ile to? 302. No, ten będzie chyba większy. 400. A, proszę, proszę. 400, ten jest najmniejszy. 404. 420. Teraz 379. 150. 375. 379 to tak może. 380 ciutek. Tak, to podzielimy. I chyba teraz już będzie dobrze. Widzicie, tak, co do grama to też nie musi być. Tu jest teraz 365. A tu jest znowu 380. Dobra, 376, 374, 380. No już teraz. 381, będę się bawić jak w aptece normalnie. Dobra, to dam na pół. Niby takie troszeczkę, ale wiecie, zawsze to coś. Waga pójdzie do mycia za chwilę. Teraz będę musiała każdy placek troszeczkę przerobić, no bo to muszę. I ja właściwie to bym mogła tutaj zrobić, przybliżyć, tylko ja mam teraz ręce z tego. O, tak chyba będzie lepiej, nie? Przecież mnie nie musi być teraz widać. Tak. No.
bym musiała piekarnik włączyć. No i lecimy z tym. Troszkę późno zeszło mi troszkę, ale chciałam mieć już zrobione to, co na jutro. Wszystko dokładnie, że jak zrobię ten piernik, to już nie muszę się tam bawić, wiecie. Ten film mogę jutro rano składać. No, dobra. Ach. Zapomniałam pierścionki ściągnąć. Pierścionek i obrączkę. Będzie co czyścić potem. Tak, tu będzie jedno. Najlepiej sobie już takie uformować. To się będzie lepiej potem wałkowało. No. Teraz będziemy już wałkować. Woda leci. Bo nie ma wody na pościeli. Nie ma wody. Tak pół centymetra mniej więcej, żeby to było. Nie za cienkie, bo to potem... Ja tym razem takie mniejsze robię te placki, no mniejszy ten. Z tego potem chcę zrobić dwa takie te. No. Dwa... Pierniki. Jeden będzie dla mnie, a jeden to będę miała dla Hortensy. Zawsze jej tam daję, no i ona czeka na to, także wiecie. Sobie tutaj mąką opuszczę, żeby to... Chcę sobie to tutaj na razie trzymać, żeby mniej więcej równe te kawałki, bo mogę sobie przekładać i sprawdzać, nie? To mi się będzie piekło, a my sobie herbatkę zrobię sobie. Sobie chwilę jeszcze posiedzimy, pogadamy. No, mniej więcej będą takie, tylko teraz jak dam to na... Ciekawe, czym się to zmieści. Chyba się nawet na jedną blachę zmieszczą. To jeszcze nie tak ładnie będę starała się uformować. Zmieszczą. Chyba mi się na jednym nie zmieszczą wszystkie trzy. No nie, dwa tylko wejdą. Żeby jak najmniej było tych odrzutów. Mi to nie runęło tylko tak.
Tak. Od tego damy tu, będzie troszkę pofalowany, nie? Ale co zrobić? I to ma być w 170-80 stopniach na godzinę. Też mnie to dziwi, że taki mały ten i godzinę będę to sprawdzała wcześniej. Może nie trzeba być godziny, no bo wtedy pierniczki też by musiały być godzinę. Na razie jeszcze nie mam piekarnika na tyle zagrzanego. No, pierniczki bym mogła na tym jednym dodać, ale nie będę. Jutro się po prostu tymi pierniczkami zajmę. O, tak lepiej, nie? Tak głowa na cały ekran. No. Także tak. Teraz poczekam, aż mi się piekarnik zrobi. To sobie po prostu tylko tak złożę, żeby tu rano sobie Wiki czy Zbyszek mogli kawę czy tam śniadanie zrobić. Nie będę tego bardzo chować, no bo być może z rana po prostu wezmę się od razu za te pierniczki, żeby to już zrobić, bo jutro mam dużo jeszcze rzeczy i aż, wiecie co, nie chcę mi się mówić. O, tak to zrobimy. Tak. I tak. Mam nadzieję, że im to nie będzie przeszkadzało. O. I już. To ja teraz sobie tutaj ogarnę. Potem włożę to do piekarnika. Ogarnę sobie, zrobię herbatkę. No i będziemy... Chwilę sobie pogadamy, nie? No. No i witam serdecznie już teraz tu przy herbatce. Dzisiaj sobie zrobię... Coś mnie to dzisiaj haczy, zaczepia mnie ta choinka tu dzisiaj. Już jest taka biedna, ona już ma z 20 lat, jak nie więcej. Ta mała choineczka. Kiedyś ona była hitem w moim domu. Oczywiście nie była tylko ta choinka, tylko były też... Zawsze była jakaś duża choinka, bo ja zawsze lubiłam mieć dużą choinkę. I jak mieliśmy swoje gospodarstwo domowe, to zawsze kupowaliśmy duże choinki. Mieliśmy kilka takich. Zawsze była jakaś taka z wyższej półki, no ale wiadomo, że to się i tak zużywa, i tak się zużywa. No, w każdym razie, no nie musieliśmy kupować co roku choinkę, tylko było na dłużej. No i ta też cieszyła się właśnie taką... Cieszyłam się z tej choineczki, bo ona była tak w kuchni mi stała, nie? Zawsze w kuchni zresztą stała. No. A ja przychodzę tutaj z herbatą dzisiaj rumiankową i w kubeczku takim mniejszym z jarmarku katowickiego z 2020 roku. No, chcę takie same kubeczki są na jarmarku tym w Bytomiu, tylko tutaj jest wiadomo napisane Bytom i jest panorama Bytomia. Jest nawet chyba jakiś autograf kogoś, kto to malował czy coś, nie wiem. Tak widziałam u Hortensji, bo syn od Hortensji był na jarmarku i sobie kupił. Także my też, bo to jest pierwsza edycja, to my też chcemy kupić, tylko nie wiem, kiedy nam to się uda. No, a przychodzę z rumiankiem, bo chcę, żeby... Bo powiem wam tak, jak ostatnio piję te herbaty inne wieczorem, to nie wiem, czy to po herbacie, czy po czym, ale zawsze potem mam zgagę. Mam nadzieję, że po rumianku to już nie będę miała zgagi, nie? Jak pójdę spać. Oczywiście mam jeszcze też wodę i ja potem się trochę napiję herbatki, trochę wody piję przed spaniem. Teraz tym bardziej dzisiaj byłam no, wymienić butlę gazową do tej mojej Woda Stream, Soda Stream. No i powiem wam, że 20 zł to kosztuje u nas. Można było zanieść tą butlę, którą się ma i poczekać, tam za parę godzin przyjechać, jak będzie nabita, albo po prostu od razu na wymianę, nie? Wymienić. Ja tamtą zawiozłam i wzięłam od razu drugą, bo nie chciałam tam dwa razy jeździć. No i już się cieszymy znowu, że możemy sobie wodę mineralną gazowaną pić, bo czasami człowiek ma ochotę taką gazowaną się napić. A powiem wam, że to się naprawdę opłaca. No bo fakt, ta butla gazowa, jak się na początku kupuje,
To nie jest tanie. Nie wiem, czy ona 80, czy ile złotych kosztowała, dużo. Ale teraz jak nabijanie 20 zł, zobaczę na jak długo to będzie ta nabita. Bo tamto mieliśmy dosyć długo, parę miesięcy mieliśmy. Jakbyśmy tak mieli kupować wodę mineralną, gazowaną, no to chyba byśmy więcej zapłacili niż te 20 zł za tą butelkę. Także moim zdaniem jest to opłacalne. Powiem Wam, że teraz tutaj fajne zapachy odchodzą, bo piernik już zaczyna pachnieć z piekarnika. Tutaj mam świecę, którą dostałam od Iwonki z Irlandii w zeszłym roku. To w zeszłym roku chyba było, nie? No, także tutaj mam tą świecę Janki. Jeszcze trochę jest. Tak fajnie pachnie. No, także wiecie. Zapachy już się zaczynają robić świąteczne. Dzisiaj nie zrobiłam oczywiście wszystkiego, co miałam w planie, ale to jest inkszość. Mam nadzieję, że i tak zdążę z wszystkim. Jutro rano będę chciała właśnie od razu robić pierniczki i nie będę piekła jutro jeszcze maślanych, bo najlepiej by było, nie? Przy rozgrzanym piekarniku, ale mam zaplanowane co innego. A tym bardziej, że chyba jeszcze będę musiała wyskoczyć. Jak ja nie lubię wychodzić, muszę, bo dzisiaj za późno przyjechałam na targ i już było zamknięte, ja muszę jajka kupić. A lubię kupować te z targu, bo one tam są największe i cena jest taka jak wszędzie, ale są dużo, dużo większe niż wszędzie. No, także to jest taka, wiecie, a już mi się kończą jajka i na niedzielę już by nie było, a my jednak teraz wszyscy jemy te jajka. No to trzeba kupić, nie? No. Także w samochodzie już zostawiłam te wytłoczki na jajka i jutro bym musiała najpierw tutaj ciasteczka zrobić, rozwałkować, niech mi się robią, a później do sklepu skoczę. No. No a potem tu mam jeszcze inną robotę, także wiecie, może z tymi oknami jutro powalczę. Jutro bym też musiała lampki na choinkę dać, także jutro mam co robić, naprawdę mam co robić. Dlatego chcę iść dzisiaj, nie chcę dzisiaj jeszcze, wiecie, robić te ciasteczka, te pierniczki, no bo tamto musi siedzieć godzinę, no z tymi pierniczkami może jak to cieni bym rozwałkowała, to by nie musiało być godzinę, ale i tak no, trochę muszą posiedzieć w tym piekarniku, nie? To o której bym spać poszła, a jutro Wiki jeszcze wcześniej wstaje niż dzisiaj, bo ona już chyba o 7 wychodzi. Także ja będę musiała też tak wstać. Będę musiała i będę chciała. Tylko to też trzeba iść na czas się położyć, nie? No. Także ja tylko poczekam, aż mi się piekarnik wyłączy, aż będzie ten czas, żeby były upieczone te blaty. No i wyłączę piekarnik i jutro zrobię te pierniczki i od razu sobie przełożę ten piernik. I będzie sobie na balkonie, oczywiście to już jutro Wam pokażę wszystko, ale nie wiem, czy to nie będzie w jednym vlogu. Chociaż nie, bo to byłby za długi znowu ten vlog. No, nie będzie w jednym vlogu, bo to by było za długie. Znowu byłoby koło godziny, a takich nie chcemy. No, także jutro będzie trzecia część po prostu piernika. I co zrobię? Język mi się plącze. No, poprzekładam go. No. Także wiecie, miałam sobie to zrobić tak, żeby było wszystko, żeby sobie z tych części, które robię, te materiały zbierać, żeby potem też zrobić jeden taki przepis na piernik, żeby był jeden w całości, od początku do końca. Ale usunęłam sobie ten pierwszy filmik w mojej galerii. Jak ja tam go wyrabiam, ten jak robię po prostu tą masę. No i może w przyszłym roku mi się uda to tak zrobić. No cały czas jeszcze nie mam tej pamięci zewnętrznej, cały czas nie kupiłam. Tak mam nadzieję, że może mi dzieciątko przyniesie, no ale nie wiem. Zobaczymy, nie?
A jak nie, to będę musiała potem sobie kupić, bo już mam coraz to mniej pamięci na laptopie. Tam już sobie tak radzę, że na inny dysk tam przerzucam, ale na długo to nie starczy. No, także zobaczymy, nie? No tak. Także ten piernik tym razem jeszcze będzie w kilku częściach. Najlepiej będzie, jak ja będę po prostu Wam podlinkowywała. O, tak będzie najlepiej, że w tych wszystkich częściach potem, jak już będzie wszystko zrobione, to jeszcze dam linki do tych vlogów, gdzie jest któraś część z tego piernika, że to wtedy można sobie to jakoś, nie będziecie musieli tyle szukać na tym, w tych playlistach, nie? No, tylko będą linki do następnej części i to wtedy będzie łatwiej, mi się wydaje. No, tak też może zrobię, że pod tym filmem będzie już też link do tego pierwszego, jak zarabiałam ciasto na ten piernik. No i tak, myślę, że tak będzie najlepiej, bo to będzie łatwiej poszukać komuś, jak ktoś będzie chciał w przyszłym roku coś robić, nie? Z tym piernikiem. Nie mogę mówić za głośno, bo Zbyszek już poszedł spać. Zresztą Wiki też już poszła spać. No to też nie mogę tutaj się rozgadywać za dużo i za głośno. Chyba już też i za długo gadam, więc teraz już będę kończyła. Dużo Wam dzisiaj, nie wiem, czy to Wam dużo pokazałam, powiedziałam, ale no, czas leci, nie? Także dziękuję Wam dzisiaj za ten czas poświęcony na mojego vloga. Wszystkim wspierającym, lajkującym, skomentującym i subskrybującym. No, wszystkim Wam oczywiście dziękuję i zapraszam na następny vlog. Jutro będziemy robić pierniczki. Będę wyciskać, znaczy się nie wyciskać, tylko wiecie, foremkami, nie? No i zobaczymy, co tam jeszcze jutro będę robiła. To się okaże, nie? W każdym razie pierniczki to już też coś świątecznego. Dzisiaj piernik wałkowaliśmy, też coś świątecznego. Szkoda, że nie mogę Wam tych zapachów przekazać, jakie tutaj są. No, to by było na razie tyle. Bajo, bajo i pa, pa. Do jutra. Pa!